Darmowe demo programu do tworzenia komiksów online. Bardzo łatwy w obsłudze panel. Pierwsze co robimy, to naciskamy stwórz nowy komiks, dodaję jego tytuł, mój pierwszy komiks. Następnie proszą nas o podanie opisu. Komiks w języku angielskim. I w tym momencie możemy już wybrać dowolny szablon, który będziemy tworzyć. I będzie to pierwszy szablon, który będziemy mogli edytować. Jak widać, mój tytuł już się pojawił. Mogę jeszcze dodać autora. I w momencie naciśnięcia pojawi się to na naszej okładce. Omówię może panele. Panel po prawej stronie jest aktywny w momencie wprowadzenia pierwszej postaci. Pozwala nam wybrać dowolną klatkę, którą będziemy edytować. Może najpierw omówię panel po lewej stronie. Po lewej stronie możemy dodawać tła, postaci w ich różnych opcjach ruchu, dodawać tekst oraz dowolne efekty dźwiękowe, wizualne, wzbogacające ruch postaci, żywiające nam go. Panel na dole, panel akcji, umożliwia nam tworzenie kolejnego komiksu, przeglądanie wcześniej stworzonych, ale to tylko w opcji płatnej. Również w opcji płatnej możemy zapisać komiks online. Bezpłatnie możemy sobie wydrukować stworzony komiks, bądź ściągnąć na dysk komputera, co jest już wystarczającą opcją. Na dole będziemy robić podgląd wszystkich stron, które stworzymy. Kolejny przycisk pozwala nam dodawać kolejne strony ze zmienionym szablonem. Jeszcze kolejny pozwala nam usuwać strony, które dodaliśmy. Te dwa przyciski po prostu pozwalają nam zmieniać strony, które będziemy edytować. I o edycji świadczy ta rączka w środku, która jest aktywna. Lupa pozwala nam powiększać dowolne elementy szablonu. Tutaj można dodawać dźwięk, który będzie odtwarzany w czasie pokazania komiksu na końcu naszej edycji. W momencie, kiedy zaczynam dodawać tła, panel po prawej stronie również się uaktywnia. Pierwszy przycisk pozwala wybrać dowolną klatkę edycji. W momencie wprowadzenia postaci można przemieszczać ją w poziomie, można decydować o jej wielkości. Jeżeli takich osób wprowadzimy więcej, można tutaj zmieniać ich położenie i ułatwiać im interakcję. Również mamy opcję decydowania o planie, która z tych postaci będzie postacią pierwszoplanową. Możemy również dowolnie łatwo postać usunąć, klikając na ikonę kosza i potwierdzając, że nie chcemy tej postaci. Kolejna ikona pozwala nam dodawać dialogi. I oczywiście podwójne kliknięcie pozwala nam edytować tekst. I przechodzić do kolejnych klatek przez kliknięcie. Tutaj zbyt dużego wyboru nie mamy, ale ciągle możemy
tworzyć jakąś historię. Jak widać, dodawanie postaci naprawdę ma miejsce bardzo szybko. No i na ten moment zademonstrowałam już wszystkie przyciski nawigacji. Może sprawdźmy, jak wygląda nasz komiks w momencie odtworzenia. W momencie, kiedy chcemy wrócić do edycji, musimy znowu uaktywnić rączkę w środku i kontynuować zabawę.